Skąd ja znam ten widok? Kurwa, Delinjans. TripAdvisor numer 2.0. Tak, trip numer 2.0. Musimy to wszystko teraz tutaj popakować, żeby było kurwa zajebiście. Siemanko wszystkim od nowa. A, jedziemy znowu. No bo tu już z nowym materiał. Dobra, siemanko. Panie Piotr, gdzie jedziemy? Słuchajcie, tym razem prosto spod Biedronki lecimy na Social Foxa 2023. Będzie gruby, epicki melanż na pewno, ryby pewnie też dopiszą, ale ryby nie są najważniejsze, bo najważniejsza jest ekipa, także my się pakujemy i startujemy dalej, bo przed nami jeszcze co najmniej z pół godziny drogi, albo nawet i godzina. Nawet kurwa śniadanie jeszcze dobrego nie zjedliśmy. Dokładnie. No. Patrz, mafia DPD, zobacz. DPD, DPD, o. DPD. Dupa, DPD. Pizda, tu, dupa. Zobacz, za tobą. DPD, DPD. Wszędzie mafia DPD. Słuchajcie, nie wiem, czy się to z tym wszystkim zjeścimy. Żremy śniadanie. Co jeszcze chcę powiedzieć? Że jedziemy. O, i zaraz ten zupa chmielowa wjedzie, tylko po śniadaniu. Panie Piotr, bo tutaj fani się pytają, jak sytuacja wygląda z pana Piotrem Prawkerem. Wiedziałem, że o to zapytasz. Sytuacja jest dosyć stabilna. No parę razy się nie udało, ale się nie poddajemy. Ale w trakcie teraz ja zrobisz pytanie, więc będzie dobrze. Posłuchajcie, pierwsza opinia na temat lodóweczki, panie Piotr. Powiem ci, że generalnie zajebista. Ja jestem generalnie zadowolony. 4 dni trzymała, wkłady 4 dni trzymały normalnie temperaturę. Zimno było, więc jest zajebiście. Ale po 4 dniach czas najwyższy, żeby wjechało, o. Teraz to. Musimy w ogóle dobrze to przemyśleć. Wiem. Teraz ogarniamy. Dobra, i te śmieci trzeba gdzieś wyrzucić. To jest priorytet. Damn. Damn, good damn, son. Ty, tutaj to jak w Bear Beach Project. Aha. To jest jeszcze bardziej kurwa silne niż tam, co byliśmy. Nie przeklinaj, bo wizja. Słuchajcie, no wylosowaliśmy stanowisko, Junior chciał zatokę, ma zatokę. Wiele dla was nagrywamy, no bo to jest social. O Boże, naprawdę? I ty teraz hulujesz 10 minut tą rybę? No stary, jest tak silna, że nie jestem w stanie jej w ogóle naprawdę opanować. A może ty jest tak jesteś zmachacony? Nie, co ty? Słuchajcie, no Junior chciał wylosować zatoczkę, wylosował zatoczkę. Tak. Po czym jak chciał wylosować zatoczkę, stwierdził, że będzie... No typu, weź nawet mnie nie denerwuj, człowieku. Nie nawrzucał go. Pojebało cię. Na no, rybę 7 kilo nie wrzucaj do slinga, no stary, no. Ty jesteś na social Foxa, a nie kurwa s***a. Z całym szacunkiem do sociala s***a oczywiście. Może być tak, że to Junior, nie wsadzaj tej ryby do slinga, no nie będziesz podnosił ryby. Oh yeah. Tak wygląda stanowisko, plus minus, tyle o ile, prawie nic nie widać. A ja idę oglądać Fame MMA. No, brudne. I chłopaki się bawią. Junior sadza krapie 5 kg do slinga. No ale... musicie mu to wybaczyć. Siemanko. Taki poranek, to ja rozumiem. Słyszeliście to? Nie słuchajcie tego. Thank you.
z Amino kompleksem. Cyk. Drugi dzień Sociala. No i tak, coś tam młody wydubał jakąś rybkę z zatoki. Co prawda nie był to gigant. Praktycznie nic się nie dzieje. Cały środek wody pusto. Nikt nic. I z drugiej strony zatoki, z tego co wiem, Kuba jakąś rybkę drapnął. Czyli można powiedzieć, że grają zatoki. I właśnie dlatego biorę to pod uwagę, wyciągnąłem wnioski i za chwilę pokażę wam, a może teraz wam pokażę, jak ta zatoka wygląda z tej strony, tak? My siedzimy tu. No i ja na razie obawiałem tutaj, można powiedzieć, wejście do tej zatoki, sam środek wody. No ale patrząc po tym, co się dzieje na tej całej wodzie, tutaj po prostu też jest trochę cienia od tej wysokiej trzciny. A tutaj to wam dobrze zobrazuję mniej więcej. Teraz fajnie, bo tu są góry w tle, jakby jest spoko klimacik. No i cóż, rano szybki szałerek, te nocki są potwornie gorące. Ogarnąłem się, no i wziąłem się teraz do roboty. W zasadzie to można powiedzieć, że od teraz zaczyna łowienie. W ogóle śmiechało, bo z tej strony ta woda wygląda zupełnie inaczej. Plus minus, no gdzie będę łapał? Powiem wam szczerze, że sam do końca nie wiem, bo jakoś wybitnie do tego przykładał się nie będę. Myślę, że będę miał do rzucenia jakieś 80, może 90 metrów. A moim azymuntem będzie kibel, toj. Co prawda brzmi to trochę dziwnie, ale tak po prostu będzie. Tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak wyczekać. O, widzę, że Przemek coś tam sobie nęci. Wyczekać i zrobić swoje. Ta trzcina jest bardzo wysoka, tak jak patrzę. Kurde, zupełnie inaczej stąd wygląda ta woda. Zobaczcie, te góry w tle. Tego pewnie nie widzicie. Ale te góry w tle wyglądają przekozacko. Tak więc, o! Jest i mój marker. Mój marker, mój znacznik, który jest właśnie tutaj. Z tym oto serduszkiem. Wykorzystam ten cień, stanę tu i będę sypał tam. Ale będziecie w tym wszystkim razem ze mną. Wyjebę. No mega wysoka ta trzcina, wam powiem. I tak. O. Trochę mocniej, żeby też troszkę oddalić. No. No i w sumie tyle, no. Pójdę jeszcze zobaczyć sobie to stanowisko, pokazać wam, jak łowimy. O, będzie rzut. Uwaga. Ciep. Zobaczymy, jak daleko. No, nawet nieźle. Całkiem daleki ten rzut. Jo. Następny rzucił. Ten drugi. Maciek chyba rzucił o wiele bliżej. Kurde, w tym cieniu przez chwilę było całkiem fajnie, a tu się znowu tak gorąco robi. No i tu jest jakieś stanowisko. Tu jest następna jakaś żwirownia z tyłu.
fajnie tu sobie, powiem wam szczerze, porobili. Ja, coś się przełączyło. Fajnie to sobie porobili te stanowiska. Tutaj trochę cienia. Widzę, że te spady to są takie nawet nie w miarę ostre, ale na spokojnie tu sobie dorzucę, tylko pewnie będę musiał kikami odmierzyć odległość, żeby na nos po prostu mieć. No i zaczynamy zabawę. Idę ukręcę jakieś dwa przepony z małymi kulkami, żeby zacząć zabawę. No i to jest moja taktyka na najbliższe dni. Skoro środek wody nie daje ryb, nie ukrywam tego, że też wczoraj nie bardzo chciałem biegać do tych wędek, no bo social był cały z drugiej strony, ale teraz już można zacząć śmiało zabawę. Tak więc biorę się do roboty. Ja tak patrzę, że po prostu mamy te, ten cień na namiotach, to jest po prostu zbawienie, nie? Bo jest rano, jeszcze nie ma 10, a jest już 27 stopni. Kolejna nocka, przedostatnia i powiem wam szczerze, w końcu dwa brania, cała taktyka o tych trzcinach się sprawdziła. No ryby takie, no jedna ryba około 5 kilo, druga, przyznam wam się szczerze, że pewnie bardzo podobna, bo w połowie mi się spięła. Już wędek nie zarzucałem. Junior chyba bez ryby i muszę wam przyznać się szczerze, że to będzie chyba najgorsza i najchujowsza relacja karpiowa, jaka kiedykolwiek w życiu powstała. Co nie zmienia faktu, że całą resztę zobaczycie sobie bezpośrednio już na Foxie. No ale chyba właśnie taki ten wyjazd miał być i cały czas jest. Świetnie się wczoraj jeszcze pobawiliśmy. A ja znowu idę pod showera, bo jestem tak po prostu ulany po tej nocy, jest tak gorąco. I gdyby nie te drzewa, to nie wiem, czy po prostu już bym się nie spakował, bo nie idzie wytrzymać. Ale myślę, że jeszcze coś dzisiaj zapoluję pod tymi trzcinkami i spróbujemy wywalczyć coś do końca ładnego. Wiem, że chłopaki z tamtej strony jakąś rybę mieli, więc walczymy dalej. Na razie idzie nieprzerzucone, co nie? PV-ka taka dosyć spora. Cyk. TV-ka spora, cyk. On jest tak... Joter, dasz radem. Ładny karpiczek. Pamiętaj, żeby pozdrowić fanów. Pozdrawiam fanów. Wszystkich swoich fanów. Tylko nie daj na mnie. Oblejesz, oblej, oblej. Nie, bo mam telefon. Oblej. On ma wodoodporny. Nie, on ma wodoodpornego. Jest nie mam wodoodpornego. Nie mam wodoodpornego. Jeszcze centralkę mam. Jeszcze ten. I 100 tysięcy. I 100 tysięcy w lewej kieszeni. Dobra, słuchajcie, ostatnia doba, ostatnia nocka. Udało się złowić takiego, nie wiem, z 12-kilogramowego karpia. Cieszę się niezmiernie, bo kilka ryb wyjechało z tej zatoki i ten jest jedną z największych. Także, żeby go nie męczyć, wypuszczamy go, my się pakujemy i lecimy dalej. Pozdrów fanów. Pozdrawiam fanów. Yo. Fotoreport Henry. To jest zapapada z tym. Parę słów na koniec. Parę słów na koniec. Słuchajcie, zakończyliśmy social Foxa 2023. Ryby są połowione, atmosferka była zajebista. Wszyscy są mokrzy, pakujemy się i lecimy. Jo, do zobaczenia za rok. Ups. To jest mokre, to jest mokre. Gdzieś mogę sobie ten. No co było branie? Sobie branie to było na pojedynczą 20 crawfisha, a nęcone było bananem. Także no, crawfish znowu daje ryby. Ja wiedziałem, że on daje ryby. Z